życie jak w Madrycie, tylko że w Turcji. Właśnie to zdjęcie było. Tak? No. No to zaraz poczekaj. Jak tam fajnie. Teraz, no i jak się pani czuje? Ja, fajnie. Ale miejsce co? No. Tego się nie spodziewałem. Powiem wam, że jest to po prostu wow. Wcale a nie jest... się cieszy, jakby normalnie dostała milion w totku, normalnie. Co? To pływa w każdym razie z góry, albo spod ziemi, albo nie wiem, od Lucyfera na pewno nie leci, bo jest mega zimna. Tam, słuchajcie, się zaczyna rafting. Płynie się tutaj właśnie tak takimi pontonikami. No to już... O, jesteśmy już na wizji. Witamy się. A ja taka nieuczesana. Tak, witamy się, tak. W każdym razie witajcie. 7.50. Jesteśmy znowu... Tak, o 7.50. Różnica. Jesteśmy dalej w miejscowości Kas. Kasz to się chyba mówi. Idziemy na śniadanie. Później taki basenik. Mamy tutaj dobę do 11. Nie było pana w recepcji, więc nie mogłem się dogadać, żeby troszeczkę dłużej posiedzieć. Tak, do 12 byłoby idealnie. No, do 12 myślę, ale to później pogadamy. Na razie idziemy na śniadanie. Tak, na śniadanie idziemy koło basenu. To jest jakaś jadalna sala. O, jest śniadanko. Zobaczymy. O, no takie dość dobre śniadanko tutaj jest. Wiesz? Wiesz, standardowo oni takie serki tutaj różnego rodzaju. A patrz, nawet są orzechy do łupania. Widzisz? O, idę. No. To być, żeby ci brzuch tylko nie pękł. Ja się za nie mogę przeobrócić tak wcześniej. No, jakieś sałateczki. No to co, no przystępujemy do jedzenia. No powiem wam, że śniadanie tutaj odbiega totalnie od kontynentalnego. A gdzie są te? O! Omlet? Yes, please. Jednak omlet dają. Zobaczcie. I śniadanko. Chciałeś coś powiedzieć na ten temat? Wczoraj już mówiłam, że ja melanin na śniadanie. To jest moje śniadanka. Coś tam uzbierałem z tego, co tutaj leżało. Życie jak w Madrycie, tylko że w Turcji. Czas lęfowania minął. Zbieramy się, bo za godzinę mamy checkout i jedziemy sobie do kolejnego fajnego miejsca, żeby wam pokazać. Tak fajnie. Zobacz, takim tureckim, gdzie byśmy sobie usiedli na... No ciekawe, no ale możemy sobie spokojnie usiąść, tylko zobacz, najpierw... Zobacz, tu właśnie to zdjęcie było. Tak? No. No to zaraz poczekaj. Jak tam fajnie. Czekaj, tu jest park. To... Najwyżej wsiądziemy i pojedziemy chyba, dalej. Tam się chyba wchodzi, wiesz? No dobra, dawaj. Bungalowy treehouse. Tak. On musi najpierw włączyć. No i co? To powtarzam trzeci raz. Dzień dobry. No dzień dobry. Żarcik, dzień dobry. Zobaczcie, słuchajcie, jakieś takie miejsce znaleźliśmy fajne. Tu są góry. Ja myślę, że ten kanion to jest tam gdzieś, wiesz? Ale jakie fajne miejsce w ogóle. Ale typowa komercja, zobacz. A, słuchajcie, ruch był bardzo mały. Dlatego ja mówię, że na pewno nie będzie tutaj za dużo ludzi. No i nie ma w sumie. No jest trochę samochodów, ale to wiesz, to, te samochody to mogły tu przyjechać w przeciągu paru godzin tak naprawdę. I tam się chyba idzie dalej. Także my i tak chyba będziemy musieli tu parkować. Zaraz zobaczymy. O, patrz jaki pienio! Nie, miałbym go zabrać. Patrz, już do ciebie biegnie. Ojej, ojej. Nie mogę. Idź tam do pana, to jest szczenia.
Do ciebie to od razu, bo ja do mnie tak... tak, no nie. Iza, znowu kaczki i gęsi. I znowu ty będziesz wybierać, którą kaczkę chcesz zjeść. Nie? A tutaj taka mała elektrownia wodna. Hamaczek? Czy tam tata? Masz, oni tutaj ściągają buty przed tym, wiesz? Się ściąga buty niestety. Znaczy stety, niestety, no się ściąga po prostu. Żeby było ciekawie, żeby nam się nie nudziło, to żeby koło tych kaczek. No i jak się pani czuje? Jak się czuję, fajnie. Ale miejsce co? No. Tego się nie spodziewaliśmy. Nie. Przyjaciółki. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj do wąwozu Sapliken. Będziemy zwiedzać... Właściwie są tutaj dwa wąwozy. Nie wiem jeszcze, czy uda nam się dwa, czy tylko jeden, ale na pewno jeden wam pokażemy. Jest przefajne miejsce, są tutaj takie fajne restauracje. Jak widać, ptaszki ćwierkają, gęsi gęgają, a kaczki kwakają. Jest tu przez to mega głośno. No, nie wiem, no ja jestem zadowolony mega, że tu przyjechaliśmy. Widzimy się później. No i tak sobie podróżując, siadając to tu, to tam. Chciałam powiedzieć tylko, że w Turcji spotkaliśmy naszych widzów z Polski. Chciałam tylko powiedzieć, Danusiu, pozdrawiam ciebie, całą twoją rodzinę. Pozdrawiamy obydwoje z Jasiem oczywiście, was bardzo, bardzo gorąco. Jesteśmy w drodze, nie ma już nas 4 dni, wracamy do hotelu pomalutku, więc zatrzymując się tutaj, chciałam powiedzieć tylko w pięknym miejscu, gorąco was pozdrawiamy. Musimy się udać troszeczkę do przodu. No chyba, że pójdziemy na piechotę. Zaraz zobaczę, ile to jest. Słuchaj, tutaj troszeczkę jak na Krupówkach. Co? Tylko nie ma ciupak, a są inne asortymenty, prawda? Nic tego nie ma? Ciupak. Ciupaka. Tak. Czubaka Deuki to jest, wiesz, z Gwiezdnych Wojen. Na Krupówkach już dawno nie ma ciupa. Nie? Na Krupówkach są gęsi białe takie. Co ty gadasz? No, takie małe. A co z ciupagami? A co z ciupagami się stało? Zginęły. Tak? Wymarły. Połamały się. Połamały się. Bo to chińskie były, wiesz, dlatego się połamały. Miodu tu mają, oliwy. No, to byśmy się tu zatrzymali, no. Ale gdzieś na pewno tutaj przyjdziemy jakieś jedzonko zjeść. I zachodź najpierw, albo dobra. Wiem, ale myślałem, że to, żeby coś nagrać, ale dobre. Ty, a może to są te kółka i tam cię zabierają na dół? No, to nie tak. O, rafting tour to się nazywa. To co, przechodzimy przez ten mostek chyba. Kurde, ale Iza, ale niesamowite miejsce, co? Aż mi ciarki przechodzą po prostu.
tam nie chciałabyś sobie powisieć? Chciałam. No. Wejście do kanionu. Trzeba tutaj? No. Tu przechodzimy przez bramkę oczywiście, jak w sądzie normalnie. Idziemy do pani. Okej. No, Iza. Nie. Do wyjścia. Ty już poszłaś, ty już zobaczyłaś. Ale trochę chłodku jest, co? Powiem wam, że jest to po prostu wow! Wcale nie jest tutaj gorąco, na szczęście. Bo jest fajny taki wiaterek, który po prostu tutaj przez cały ten kanion po prostu przelatuje. No i chłodzi was, a przy okazji jeszcze ta woda, która też przecież schładza. Więc jest super. A tu do wyjścia. A ta się cieszy, jakby normalnie dostała milion w totku, normalnie. Co? Słuchajcie, sama ta przyjemność to są naprawdę grosze. My zapłaciliśmy za jedną osobę 40 lira, to teraz to jest 1 euro, także przyjeżdżajcie po prostu. I tyle tylko, że trzeba sobie zorganizować jakiś dojazd. Więc albo samochód, albo jakaś zorganizowana wycieczka, bo jest przefajnie normalnie. O! Znowu knajpa. A ta woda to wylatuje po prostu spod ziemi. I jak wam się podoba? Jest po prostu mega. Woda jest lód. Także to już jest w opisie. No ale czego się spodziewać? No woda wypływa w każdym razie z góry albo spod ziemi, albo nie wiem, od Lucyfera na pewno nie leci, bo jest mega zimna. Pokaż Iza, słuchajcie. I tam można sobie dalej pójść. Tylko właśnie trzeba wciągnąć buty i tam podobno jeszcze można kilometr iść. Tylko no tak, nogi do... Ale czekaj, to może to się nazywa krioterapia po prostu. Nie? Może. Dokładnie, wchodzicie, nogi zamrożone, tak już czujecie aż po to, gdzie jest wam zimno. I to jest krioterapia. Byłem, słuchajcie, sprawdziłem. Kolejne miejsce przez nas odwiedzone, słuchajcie, pokazujemy wam inne zakątki niż tylko te wycieczki francuzowe. Chociaż to też jest wycieczka standardową, bo... Tylko, że można samemu tu przyjechać. Jako propozycja francuskiego miasta. Tak. Ale można samemu przyjechać i sobie tak sobie... A teraz słuchajcie, bo opinie są naprawdę różne. Od skrajnych po zachwyty. Gościu dał jedną gwiazdkę. Bo tylko 200 metrów można zobaczyć, ale słuchajcie, za 1 euro. Więc to jest naprawdę niefajne, to jest niefajne. A inni wręcz mówią, że trzeba tutaj po prostu przyjechać. I też tej ludzie piszą, że nie bierz przewodnika, bo to jest po prostu niepotrzebne. No i jeszcze taka uwaga, że jeżeli jesteście w takich miesiącach letnich, lipiec, sierpień, to tu jest tłoczno, no niestety. A gdzie nie jest tłoczno? Pojedziemy do Zakopanego,
też jest tłoczno i to nie tylko w lipcu czy w sierpniu. Trzeba byłoby nie jeździć w ogóle nigdzie, jakby człowiek tak do tego podchodził. No i tak sobie tutaj widzicie, drepczecie. Można wejść do wody. Podobno jest mega lodowata, także... Powiem wam, że super jest ten kanion, naprawdę, super. Chciałam tylko powiedzieć, że my wam pokazujemy przeróżne takie miejsca, też przemieszczamy się samochodem, więc my się zatrzymujemy tam, co widzimy po drodze. Czasami zajmuje to 5, czasami 10, czasami 2 godziny. To są przeróżne atrakcje. Ta akurat jest faktycznie na 10 minut. Nie każdemu może się to podobać. Ale uważam, że fajnie też tu przyjechać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Kosztuje to... Ile kosztuje? Dolara? 1 euro. 1 euro. Nie jest drogo. 15 minut, a jeszcze przy okazji możecie sobie posiedzieć przy pięknych knajpkach, takich tureckich. Oczywiście buciki musicie ściągnąć, także też jest fajny klimacik. No i tak, osobie tutaj maszerujemy. Także jest naprawdę bardzo sympatycznie. Tam, słuchajcie, się zaczyna rafting. Płynie się tutaj właśnie tak takimi pontonikami. Tam później jest, stoi facet i wszystkich wyłapuje i wracają do góry. No tam jak jechaliśmy, nie pamiętasz? Z tym traktorem w wodzie, co tam był. No i wyłapuje tych wszystkich ludzi, co tutaj płyną. Nie wiem, no zaraz się chyba zapytam gdzieś, no bo patrz, tu jest wszędzie te liny. Patrz. Musimy wrócić. Nie. Słuchajcie, zobaczcie, tu są takie domki. Tu jest jakby... Camping. Jakiś... Nie wiem, czy... no coś w rodzaju hotelu albo tego. Tu jest basen. No coś takiego. Nie jest hotel. Dobra, słuchajcie. Camping, bo miejska tutaj zaraz... Dostanę bana znowu na coś, nie wiem. Także jakbyście sobie chcieli tego przyjechać... Basenik jest, no te domki widzicie, no szału nie ma, szału nie ma, no to jest parę tu, bo tutaj jest taki też domek na drzewie, szału nie ma, jeżeli chodzi o komfort jakiś pewnie, ale no miejsce jest fajowe. Spójrzcie, jak ludzie tutaj sobie odpoczywają, jedzą, piją. Jest tu masa takich różnych kawiarenek, jakieś restauracyjek, gdzie możecie sobie usiąść, pobujać się na bujanym fotelu albo usiąść na jakimś podwyższeniu, a nawet też i w wodzie. Zobaczcie, no cała rodzina się zmieści. Słuchajcie, już się dość późno zrobiło. Którą mamy godzinę? 14.30, więc stwierdziliśmy, że fajnie będzie coś zjeść, bo mamy, mówię, ponad 3 godziny drogi teraz do hotelu. Ale z drugiej strony fajnie, że tutaj zjemy, pokażemy wam, że w tych pięknych restauracjach, fajne, znaczy one są piękne, to takie bym... No może nie są piękne, ale takie tak. Klimatycznie tureckie, klimatycznie, tak, bardzo fajnie usiąść, zobaczymy, co podadzą do jedzenia. Więc też od razu Iza wzięła, takie, Iza wzięła takie klopsiki, ja wziąłem suwlaki z kurczaka, tego frytki, no zobaczymy, co z tego. Myślę, że będzie dobre. Myślę, że będzie dobre, bo tu jest naprawdę wszystko dobre. Jeżeli będzie dobre, to na pewno sobie tu usiądziecie, tak. Zjecie, bo jest... Tak, i tutaj zobaczcie, to jest dalej ta sama knajpa, której wcześniej siedzieliśmy, bo jak to właśnie zazwyczaj u nas bywa, jak coś nam się podoba, to później do tego miejsca wracamy. I tam możecie sobie ten, zamówić na przykład tą gąskę, proszę, i pani normalnie bierze i do kuchni bierze tą gąskę, ciach głowę i mamy obiad. A nie mogę z niej po prostu. Takie dwie małe porcyjki. Są niby średnie, tak? Chyba jeszcze u mnie tak posyp.
A nie, no to już nie wiem. Ja myślałem, że masz na rękach. Mam. No. Zepnęło jej się, no. Dobra, ferdeczki. Słuchajcie, to jest dokładnie to samo, co w Grecji. Jak greckie suwlaki. Ja go zamówiłam w ale... bo ja myślałam, że to są same podróciki. Ja też. Ale mają bardzo dobry ten ryż. Uwielbiam. Tak. No, ja też. Tylko aż dziwne, że oni nie dają do tego, tutaj przynajmniej, tylko tacyki sosu. Nie? Może się tutaj sosami takimi majonezowymi i ketchupem ratować. I powiem wam, tak samo dobre jak w Grecji. No. Bardzo dobre. Ale tego mam z włosem. Idzie się od razu do ciała jeść. Prawda? Tak. I chyba ty też masz z włosem. Iza dostała swoje kotleciki. No weź ugryź, bo już wszyscy czekają przed telewizorem, żeby się dowiedzieć, czy to jest dobre. No. No. A ja nie chciałem nic przyjdzie mówić, ale tak moje te kurczaki to takie są. Wiesz? Powiem wam, że wydawałoby się, że nie można zepsuć kurczaka, ale nic nadzwyczajnego, naprawdę. No i słuchajcie, opuszczamy to miejsce. Bardzo fajne, zjedliśmy sobie obiadek. Ja tak średnio jestem zadowolony z tego obiadu. Jakoś tak jakoś mi jak jest. A ty? Ja jestem bardzo zadowolona. Kiedy ja jestem niezadowolona, jestem zawsze zadowolona, nawet z takiego obiadu. Widzicie? Ale mi się trafił normalnie skarb. Ja pierdzielę, zawsze zadowolona. Takie oko. No słuchajcie, mamy teoretycznie 4 godziny do hotelu. Niby nie mamy nic w planie, ale to się zawsze może coś zmienić. Może gdzieś jakieś fajne widoki będą, czy coś tam. Więc na razie po prostu jedziemy do hotelu. No ale 4 godziny. Ale no, 4 godziny. Bez no i 15 pokazuje nam hotel, więc... Będzie ciemno, jak wrócimy. No. A tu idziemy tym bulwarem Ataturka. To wszystko jest otoczone murami rzymskimi. I nieraz przyjedzie na przykład taki samochód, który widać, że ta emisja spalin, to u nas by nawet, jakby wjechał u nas na badanie techniczne, że wyszłoby dwóch techników i się zastanawiali, o kuźma, co do nas przyjechało, nie? Jakby taki samochód. Tutaj co jakiś czas się takie stoisko też pojawia ze słonecznikiem do łuskania. Oni się tutaj bardzo lubują właśnie w tym słoneczniku. Jedzie. Idąc dookoła, dotarliśmy do tutaj rzymskiego portu w Alanii. Podobno został już tutaj wybudowany w 1300 roku przed naszą erą. Właśnie tutaj macie właśnie ten starożytny rzymski port. Zobacz, jakie fajne, jak na murach to wszystko wybudowali. Tak, tak. No. Siedzi w brudnych stopach, pali peta i obiera sobie jakieś jedzenie, koty, psy. Ja mówię o takich rzeczach, a nie o tym, że ktoś rzucił worek czy puszkę po pepsi. To jest ta część, do której powinniście przyjechać. A i za...